Więc dosyć sporo, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że posprzedajemy te dary Boże, które aktualnie mamy do posprzedawania, część będziemy mogli chociaż spłacić. Także dzisiaj typowo odcinek żniwny. Lubię takie odcinki, myślę, że wy też lubicie, bo nie wiem, jakoś mam wrażenie, że w te żniwa, jak jest tyle roboty, to te odcinki naprawdę mega fajnie i się nagrywa i ogląda. Proszę. Nie ma problemu, już proszę, proszę. Ja lecę sobie oczywiście do sklepu. Słuchajcie ludzie, jeżeli byście dzisiaj na odcinku słyszeli jakieś dziwne stukania, na przykład teraz u Bolka albo coś u mnie, to bardzo was przepraszamy, ale nie wiem, tak się akurat złożyło, że i u Bolka coś wiercą, u mnie coś wiercą. Boże? O Mordo, czemu ty tu się jesz? Boże, Mordo, gdzie ty jedziesz? Ja mówię, kurwa, co jest nie tak? Ja dopiero jak zacząłem, że ten, że on idzie w tą stronę, co nie? Dobra, majne wielbłędy. Ty tekst, który pomyliłeś, czy mi się wydaje? Tak, tak. I jak już usłyszałem, że Adaś wrócił do siebie do domu, to mówię, kurde, ale fajnie będzie, w końcu będziemy mogli sobie siąść i nagrać. Sorgo tu. Co mówisz? Sorgo, tak. Sorgo tutaj. Chłopie, aż podskoczyłem, tak krzyknąłeś, nie? Przepraszam, ja to powiedziałem ci kurde. Jak we wojsku, co nie? Sorgo. Dobra, teraz pytanie. Ile tego... No się w sobie chyba przez to też. Bo naprawdę, aż ciężko się oglądało, bo kibice zero, to tak jakby w ogóle nie było kibiców na stadionie. Tak było cichutko. Nie chcę nic mówić, ale się oglądało. Nie chcecie przejechać. Ja. Ja problemu. Ja mamy. A ja patrzę na te wahania cen, wiesz, ciekawości. Ja tak właśnie widzę, stanę na środku. Właśnie... Przepraszam, gdyby nie sprzedaż tej kukurydzy na kiszonkę od Adasia, prawdopodobnie wiosnę byśmy mieli za tobą. Ja się akurat... Za tobą. Kurde, gdzie? Chłopie, aż mi maszę skręcił. Aż się obróciłem do tyłu, bo nie ma... Chłopie, chyba zagra. Dejcie, Panie Boże. Gdyby nie to... Zapomnieliśmy znowu tego zrobić, także jest spoko, bo teraz żeśmy się wzięli za nagrywanie, później każdy... Nie wiem, czy to zrobimy, bo ogólnie jest tak, że zawsze jest problem. Znaczy, no to trzeba tą bramę szumu wziąć i tyle. Ostatnio wzięliśmy się za nagrywanie, później gdzieś każdy poszedł. No bo po nagrywaniu każdy poszedł i nic nie było z tego. Dobra, masejka tu zostawiam. Zbiorę, no to po prostu musieliśmy sobie tą słomę rozładować i rozładowaliśmy ją na krowach, z tego względu, że tutaj jest... O, Bolek na tanksztelen jedzie. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo tej słomy. Co poszedł? Bardzo dobrze, chociaż dojechałeś tam, nie? No. A co, tak mało już było, czy co? No, ja... Wszystko z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. No i oczywiście standardowo witamy was oczywiście na Od Zera do Farmera. I jest dzisiaj ze mną Adaś. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Boleś. Witam serdecznie, idę psa furtką przyczasem. Proszę bardzo, zapraszam bardzo serdecznie na poprzedni... zapraszam bardzo serdecznie na poprzednie odcinki do chłopaków oczywiście, a dzisiaj zaczynamy takim pięknym oto widoczkiem case'a z grabiarką, słuchaj.